Parafrazując słowa Kolina Pawela, który powiedział, że to nie organizacje same w sobie i procesy, to nie strategie, ale ludzie tworzący daną społeczność tworzą sukcesy, którymi później można się cieszyć. Dlatego też mm, sukcesy, które mamy za nami, sukcesy Politechniki Opolskiej to jest efekt pracy wielu zespołów. A tych sukcesów w 2023 roku było naprawdę dużo. Nasza uczelnia przygotowuje się zawsze do rynku pracy. Staramy się pytać otoczenie zewnętrzne Jakich studentów powinniśmy przygotować? I do tego się stosujemy zarówno tutaj na poziomie opolszczyzny, jak i Polski, jak i Europy, no myślę, że i całego świata. Otwarliśmy dwa nowe kierunki: dietetykę i jakość żywności oraz analitykę danych w biznesie. Mamy duże zainteresowanie tymi kierunkami, ale ogólnie mamy duże zainteresowanie Politechniką Opolską. W tym roku zwiększyliśmy na studiach stacjonarnych o 20% rekrutację. Naturalnie przyjeżdżają do nas dzięki takiej szerokiej ofercie studenci z całego kraju, ale też mamy studentów, którzy studiują u nas za zagranicy i z wielu krajów takich ościennych. Ostatni rok był rokiem bardzo dobrym dla Politechniki, ale mam wrażenie, że to nie jest nasze ostatnie słowo. Nawet powiem więcej, mam pewność, że to nie jest nasze ostatnie słowo. Ten stan naszej nauki jest na bardzo dobrym poziomie. Publikuj, robimy badania na wysokim światowym poziomie, bo to, że publikujemy do najlepszych światowych czasowic potwierdza, właśnie ten, to, tę trafność wyboru tej tematyki. Widzimy, jak wyglądają nasze laboratoria, cały czas je budujemy, mamy laboratoria, których się wstydzić nie możemy, one są naprawdę na wysokim poziomie. Najważniejszym rankingiem, najważniejszą taką pozycją światową co są, dotyczy, z obszaru nauki to jest lista szanghajska. Na tej liście szanghajskiej jesteśmy w dwóch dyscyplinach, w dwóch obszarach naukowych. To jest obszar naukowy inżynierii mechanicznej i obszar naukowy instrumentation, science and technology, czyli to czym się zajmujemy taką metrologią, czyli nauką o pomiarach. W tym obszarze inżynierii mechanicznej zajmujemy pozycję światową pomiędzy Między 101 a 150 to jest ścisła czołówka świata w obszarze instrumentation, czyli metrologii jesteśmy na pozycji od 200 do 300 na świecie, należyć do 100% czy 150 najlepszych uczelni świata w danym obszarze, gdzie konkurujemy nie z uczelniami z, z Polski czy, czy z Europy, ale ze światowymi uczelniami z tak rozwiniętych krajów jak Stany Zjednoczone, jak Wielka Brytania, gdzie ta nauka jest na zupełnie innym poziomie finansowania. Studenci na o polskiej mogą liczyć na to, że na pewno dostaną właściwe wykształcenie, które umożliwi im zdobycie zawodu w przyszłości dobrze płatnego. Ale oprócz oczywiście nauki i studiowania, mają możliwość skorzystania jednej z chyba z 30 teraz sekcji AZS-u, czyli rozwijać się sportowo mogą. Mogą działać w kołach naukowych, których mamy jeszcze ponad 40. Koła bardzo prężnie zaczęły działać i to widać nawet na festiwalu kół naukowych, gdzie Pełna sala, wystawy, bardzo duże zainteresowanie młodzieży również ze szkół średnich. To jest też bardzo ciekawe, że włączają to uczniów z wyższych klas szkół ponadpodstawowych. Oprócz tego mogą działać w samorządzie i samorząd muszę pochwalić, zaczął bardzo prężnie w tym roku działać. Zorganizował wspaniały dzień adaptaciaka, w akademikach były gry, zabawy i potem dyskoteka wspólna. Oprócz tego. Uczestniczy bardzo czynnie w organizacji piastonaliów, tudzież ma różnego rodzaju nowe pomysły udziału w akcjach charytatywnych, kontynuuje wampiriadę. Studenci również mogą rozwijać się kulturalnie. Mogą działać w orkiestrze, tych studentów jest tam dosyć sporo. Również w chórze, który nas reprezentuje na wszystkich możliwych imprezach, również miejskich. Jednym z filarów y, działalności naszej uczelni jest współpraca z szeroko rozumianym otoczeniem społeczno-gospodarczym. Co to znaczy? Y, po pierwsze, oznacza to współpracę, która zbliża naszych studentów do potencjalnych pracodawców. Nasi studenci. Jeżdżą do firm, odbywają wizyty studyjne, spotykają się z pracodawcami na targach pracy, jak i w programie Mentor Mix mają okazję bardzo bliskiej współpracy z mentorem, przedstawicielem biznesu. Więc jest to niesamowicie ważny aspekt naszej współpracy. Oprócz tego współpraca z otoczeniem to również współpraca międzynarodowa. Działamy na arenie międzynarodowej jako uczelnia otwarta na program Erasmus, ale również uczelnia, która nawiązuje współpracę naukową z uczelniami zagranicznymi, jak i rozpoczyna wspólne projekty mające na celu zawiązywanie partnerstw współpracy.